ja jestem przyzwyczajony do pewnego porządku i do pewnego, nie tylko porządku wokół siebie, ale w ogóle pewnego porządku dnia. Jeżeli ktoś mi to wszystko zakłóca, to ja w tym momencie staję się rzeczywiście nerwowy i nie bardzo potrafię funkcjonować. No to jak sobie teraz będziesz dawał radę z chyba Zasią, tak? Zobaczymy. Asia jest nad kobietą, więc może... Nad kobietą? A czym to się objawia? Nad kobieta to jest taka kobieta, która może ze mną wytrzymać. Mhm. I vice versa. Ja jestem przyzwyczajony do pewnego porządku i do pewnego, nie tylko porządku wokół siebie, ale w ogóle pewnego porządku dnia. Jeżeli ktoś mi to wszystko zakłóca, to ja w tym momencie staję się rzeczywiście nerwowy i nie bardzo potrafię funkcjonować. To... No to jak sobie teraz będziesz dawał radę z... Ewa jest nad kobietą, więc... Nad kobietą? A czym to się objawia? Nad kobieta to jest taka kobieta, która może ze mną wytrzymać. I vice versa. Przeszły ci już te ataki? Ale rzeczywiście, ataki? Że tak. No w końcu... W końcu po prostu wyrosłeś z tego, tak? Można to tak nazwać, a poza tym ostatnio chyba przez wiele, wiele lat już nie miałem znowu takiego stanu, takiego bólu wywołanego przez rzeczywistość, żebym chciał z tej rzeczywistości uciec. Ja z tej rzeczywistości uciekam codziennie w jakiś film i dzięki temu to kompensuję chyba. Przeszły ci już te ataki? Oczywiście, że tak. W końcu po prostu wyrosłeś z tego, tak? Można to tak nazwać, a poza tym ostatnio chyba przez wiele, wiele lat już nie miałem znowu takiego stanu, takiego... bólu wywołanego przez rzeczywistość, żebym chciał z tej rzeczywistości uciec. No, ja z tej rzeczywistości uciekam codziennie w jakiś film i dzięki temu sobie to kompensuję chyba.